Mimo obaw miasta, że częstochowianie wystraszą się pandemii i nie będą chcieli z miejskich jednośladów korzystać, ci po raz kolejny udowodnili, że nie wyobrażają sobie życia bez jazdy na dwóch kółkach. Jakby wbrew temu, co nam się wydawało, że ze względu na bezpieczeństwo i zagrożenie epidemią nie będą rowerzyści korzystać, tylko korzystali. Oczywiście było tego mniej niż zwykle, ale i tak jesteśmy zadowoleni z tego sezonu rowerowego. Rekordzista z roweru miejskiego skorzystał aż 819 razy, a w sumie w sezonie dokonano ponad 88 tysięcy wypożyczeń. I choć jest to liczba nieco mniejsza niż w latach poprzednich, to widać jak na dłoni, że publiczny jednoślad był inwestycją w mieście potrzebną. Nie dziwi więc to, że projekt ten powróci w roku 2021. Łukasza Kota dopytujemy, czy miasto planuje wprowadzić jakieś kolejne usprawnienia, by z roweru korzystało się jeszcze lepiej. Tak, planujemy pewne zmiany, tylko że jesteśmy na etapie jakby kończenia specyfikacji przetargowej i jej ogłoszenia, więc nie chcielibyśmy jakby na razie zdradzać tego potencjalnym oferentom. Natomiast oczywiście będziemy chcieć zrobić, myślę, że niewielkie kosmetyczne zmiany, które wpłyną na to, że rower będzie jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom. W takim razie musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na ogłoszenie samego przetargu, a następnie jego wyników. Potem pozostanie już tylko wyglądać charakterystycznych rowerów, które są niechybnym zwiastunem nadejścia wiosny w Częstochowie.